Chyba oficjalnie, widzowie, mogę powiedzieć, że jest to pierwszy mój dzień na oficjalnym wygnaniu z Palionowa. Pierwszy dzień, który spędzam tutaj, nie uciekając, tylko będąc już wyrzuconym. I nie wiem, jak ja tam mam totalnie wrócić, ale nie widzę takiej możliwości, żebym tam nie wrócił. Na pewno wrócę na Palionowo i wam to przysięgam, tylko muszę znaleźć na to sposób. Ale już nad tym sobie myślałem i wpadłem na pewien sposób, jak mógłby wrócić na Palionowo. Oczywiście będzie to bardzo nielegalny sposób wrócenia na Palionowo, ponieważ będę musiał wrócić tam, ukrywając się dalej przed tatą hejtera. Ale zrobię wszystko, co się da, żeby jednak mimo wszystko, żeby mi się udało tam po prostu wrócić. I ja muszę do tego, żeby to zrobić, potrzebuję jednej bardzo prostej rzeczy, która jest bardzo, ale to bardzo ważna. Jest to ogromna ilość potek na niewidzialność. A żeby zrobić potki na niewidzialność, ja potrzebuję masę rzeczy, których niestety przy sobie nie mam. Sprawdźcie sobie swoje skrzynki teraz tak. Czy widzicie tutaj gdzieś stół do robienia potek? Bo ja nie. Widzę co prawda dwie potki, więc o tyle dobrze, aczkolwiek zrobienie potek to nie jest problem, bo mamy na przykład, jak się, wystarczy się wychylić i tam jest masa piasku, którą możemy wykorzystać, przepalić i po prostu zrobimy sobie potki, więc to nie jest nam potrzebne totalnie. Ale czekajcie, tu mam jeszcze, tu nie mam nic totalnie, no po prostu nie mam nic, co by mi pozwoliło zrobić te potki, ponieważ uwaga, przygotowałem się i zrobiłem sobie tutaj w książce, napisałem, co ja potrzebuję do zrobienia potki na niewidzialność. I jest to złota marchewka, zepsutego kopająka i brodawka. Bez tego nie jestem w stanie zrobić potek na niewidzialność, a dodatkowo, jeżeli chcę zrobić je mocniejsze, jeszcze potrzebuję redstone. Co oznacza, że potrzebujemy tak naprawdę masę rzeczy, a nie mamy totalnie nic. Więc w dzisiejszym odcinku muszę się rozejrzeć tutaj po okolicy i zobaczyć, czy nie ma tu gdzieś wioski. Licząc na to, że w wiosce będzie stół do robienia potek, liczę na to. Dodatkowo liczę na to, że znajdziemy też tam kocioł, tak, żeby móc sobie zabrać kocioł tutaj i żeby wiadrze móc go trzymać i żeby najlepiej zrobić tutaj okap taki, który by mi ciągle kapał, żeby miał tutaj nieskończoną ilość wody. Aczkolwiek wody mamy sporo, woda nie jest aż takim problemem. Kociołka nie potrzebujemy, jeżeli się go nie uda zdobyć, nie będę płakał. Ale musimy też na pewno zdobyć jakieś rzeczy, które pozwolą nam pójść do netheru i zdobyć wszystko, co potrzebujemy do tego, żeby zrobić tą potkę. A co najważniejsze, potrzebujemy złote marchewki. Co znaczy, że potrzebujemy złoto, które znajdziemy też w netherze, i potrzebujemy marchewki. Czyli musimy zrobić jeszcze gdzieś tutaj rozrosnąć marchewki. A jak tak sobie też szybko patrzę po moich rzeczach, to nie mam marchewek. Więc no, kolejny problem przed nami. Dobra, w każdym razie, ja nie chcę, widzowie, przedłużać tego za bardzo. Ja tutaj nie mam nic takiego ważnego, wezmę sobie jeszcze tylko to walkie-talkie. Tutaj chyba też nic ważnego nie mam, nic co bym potrzebował, więc ja zostawiam na razie chatę tutaj samą. I jak widzicie, patrzcie, urosło mi drzewo, ale musiałem to przesadzić tam, bo tu mi nie chciało urosnąć. Ale w końcu mi urosło, nie wiem po co, skoro tu mi dookoła rosną inne drzewa, ale lecimy w tamtą stronę, bo tam jeszcze nie byłem. Musimy polecieć tam i zobaczyć, do czego nas to doprowadzi, co znajdziemy i tak naprawdę może tutaj będzie jakaś... Liczę na wioskę, po prostu liczę na wioskę, która będzie tutaj gdzieś i wtedy jak znajdziemy wioskę, to liczę na to, że znajdziemy również w tej wiosce marchewki i stół do robienia potek. Jest na to szansa, niewielka, ale jest. Czekajcie, czy ja tam chcę lecieć? Tam jest w sumie teren taki, który, o, jest obiecujący na wioskę, więc polećmy trochę w tą stronę, najwyżej odbijemy... O, tu też jest taki teren, czekajcie, bo co tu się lepiej zapowiada? To jest chyba jakaś wyspa tylko, chociaż nie, to się to O, mamy portal! Ej, dobra, będziemy... Jest wioska! Dobra, portal obok wioska, jakiego mamy farta! Dobra, czekajcie, wylądujmy sobie tutaj i O, nie, portal jest do dokończenia. No i to jeszcze w ogóle ja mam jeszcze kilof. Czekajcie, czy tu będzie... Nie ma, ale jest złoto. Złoto nam się teraz bardzo przyda. To nie potrzebujemy... A nie, możemy sobie zabrać, bo i tak nie mam zbroi, no więc git, możemy zabrać. Chociaż nie wiem, czy ja nie zostawiłem w środku tam zbroi u siebie na chacie. Ale dobra, zabierzmy złoto. Złoto potrzebujemy bardzo. Tam też zabierzemy je zaraz, ale zabierzmy jeszcze ten obsydian i rozwalmy to tutaj i zobaczmy, czy uda nam się z tego już zrobić tom, jak to się nazywa. Czy to się nam uda zrobić już portal. Wydaje mi się, że powinno się nam udać, bo można jeszcze się pozbyć narożników. Więc wydaje mi się, że damy radę. Rozwalmy to, dobra, czy to nie wypadło, dobra, ale czekajcie, zróbmy sobie tak, żeby tu coś nam świeciło, a żeby, o, zabrać to. Dobra, i teraz tak, tu nie potrzebujemy tego obsydianu, więc zabierzmy go. Dobra, mamy obsydian, pyk, stawiamy go tu. I potrzebujemy jeszcze dwa obsydiany, damy radę, na 100% damy radę, bo tu jest obsydian jeszcze jeden i tam w narożniku, co oznacza, że z moich obliczeń wynika... Tu nie ma obsydianu, brakuje nam jednego obsydianu. Dobra, okej, ale to nie ma tragedii jeszcze. Nie ma tragedii, jeden obsydian zdobędziemy. Przynajmniej jakby tu była gdzieś lawa jeszcze. Chociaż nie widzę tu nigdzie lawy. No ale jakby była lawa, to może było lawę. Ale dobra, damy radę, jeden obsydian nie jest tragedią. Polecimy do tej wioski, tam się też prześpimy. Zobaczymy, czy tutaj... O, dobra, są te, dobra, mamy, jesteśmy ustawieni. Jesteśmy ustawieni, krótko mówiąc. Moje marzenia się spełniły, bo teraz patrzcie, co tu się będzie wyprawiało. Ja muszę polecieć tutaj. Gdzieś szybko sobie wylądować, gdzieś tu, gdzie jest łóżko. Tu jest łóżko, jest łóżko, dobra. Słuchaj się, ja będę tu spał. Dobra, idziemy w kimę.
Dobra, obudźmy się i zobaczymy. Dobra, jest, obudziliśmy się i teraz tak. Tu, z tego co wiem, w tych rzeczach są stoły do robienia potek. Oczywiście, że tak, mamy to. Stół do robienia potki, jeden. Ale uwaga, tu jest jeszcze jedna, więc jest jeszcze trzecia. Będziemy mieli trzy stoły do robienia potek. Dobra, nie wiem, moje marzenia się spełniają. Ja powiedziałem, że potrzebujemy tego jak najwięcej, bo potrzebujemy zrobić bardzo dużą ilość potek. I z nieba nam spadają po prostu no, takie rzeczy. Takie rzeczy, że już mam trzy stoły, co w ogóle myślałem, że będzie ciężej o wiele do zdobycia. A tutaj okazuje się, że bardzo szybko się udało i jest elegancko. No i jeszcze trzy kotły, no nie. Ale mamy farta. Dobra, i tu jeszcze obsydian. A nie, już myślałem, że będzie obsydian. Jest jeszcze, kurczę, kolejny kocioł. Dobra, mamy kotów sporo, dobra, czyli mega elegancko. Zobaczmy, wy nie macie nic do wymiany. To niestety trudno. Tutaj nie będę brał im tego siana, bo ja i tak mam żarcia sporo. Ale jakby co, to się tutaj kiedyś jeszcze wybiorę. No, tu nic nie ma. No, tamten portal został, ale musimy szukać, może jeszcze jakaś inna wioska będzie. Albo może jakiś inny portal, albo chociażby... aha, nie mam żadnego wiadra, więc no... Jakbym miał lawę, to i tak lipa. Ale ja chyba miałem wiadro tam u siebie, musiałem się tam cofnąć. Dobra, na razie... A, tu jest golem. Jest golem, załatwmy golema. Załatwimy golema, dzięki czemu będziemy mieli na... ten, jak to się nazywa? Na wiadro. Dobra, pyk, dostałeś i teraz cię boli. Dobra, pyk, lecimy z... No, umieraj. I teraz ostatni cios. Dobra, teraz. I teraz. Dobra, świetnie. Trzy. Jest trzy. Ale mamy farta, nie no, wszystko się dzisiaj do nas uśmiecha. Mam dzień pełen sukcesów. Dobra, zróbmy tak. Suń się, owca. Bierzemy to, robimy sobie szybki crafting, który tutaj sobie postawimy w tym miejscu nawet. Robimy wiadro. Jesteśmy ustawieni, elegancko. Teraz sobie polećmy, bierzmy sobie to, żeby sobie coś zjeść. Ja potrzebuję teraz lawę. Czyli żeby zdobyć lawę, my musimy znaleźć najlepiej jakąś kopalnię. Dobra, polećmy w... Czekajcie, ja tam może coś będzie fajnego za tym. Więc polećmy tam. Bo póki co, jak leciliśmy w tą stronę, same sukcesy nam się trafiały. Więc liczę na to, że tu gdzieś albo będzie jakaś... Nie, to się nie dzieje naprawdę, To się nie dzieje, no po prostu Bóg Minecraftu znowu czuwa nade mną i po prostu mi respi, co ja potrzebuję, to ja mam. To jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. My jesteśmy w stanie, nie wiem, to się wszystko tak poukładało, że ja mam wrażenie, że jeszcze dzisiaj jestem w stanie zacząć robić potki. Jakim cudem mogę mieć takiego farta? Nie rozumiem tego. Dobra, ale czekajcie, zróbmy teraz tak, odłóżmy sobie tutaj lawę, na razie chwilowo. Idziemy po wodę. Dobra, mamy wodę, polećmy sobie tu z powrotem, dobra. Wylądujmy tutaj. I teraz tak, musimy zrobić jeszcze jedną dziurę. Tu dajemy to, bierzemy to. Teraz musimy zrobić tutaj taki sympatyczny, sympatyczne coś. Robimy coś takiego. Teraz musimy zrobić tak, że postawimy tu lawę i na górze trzeba dać wodę. Pyk, pyk, pyk. Cudownie. Niesamowite. Niesłychana sytuacja, że nam się takie coś udało. Dobra, i teraz jeszcze jedną rzecz byśmy mogli zrobić, ale to już nie jest takie ważne. Dobra, weźmy tą wodę. Teraz musimy to odpalić jakoś, ale odpalenie to nie problem. Odpalenie to już naprawdę nie jest problem. Odpalimy to na spokojnie. Ale mogę... O, wiem jak to odpalimy. Patrzcie, jeszcze... Teraz uważajcie na to, co tu się teraz wydarzy. Mogłem w ogóle tu zrobić też portal, tyle jest tego, że można by było w tym zrobić. Zostawiam, biorę to, biorę drewno, jedno. I teraz patrzcie, co tu się będzie wyprawiało. Odpalimy portal bez zapalniczki jeszcze. Odpalimy portal bez zapalniczki, ja wam obiecuję to w tym momencie. Bogu Minecraftusie, proszę, pomóż mi odpalić portal od tego, od, no jak to się nazywa, od drewna. Patrzcie, co tu się teraz będzie wyprawiało. Robimy tak, stawiamy tu drewno, tu bierzemy, rozwalamy to, okej, świetnie. Teraz bierzemy sobie tak, żeby mieć czym to obudować, więc bierzemy tak. Stawiamy tu i tu dajemy lawę. I uwaga, portal, proszę, odpal się. Odpal się i nam służ, jak należy. Mówię wam, to się uda, to się musi udać. Uwaga, słuchajcie, bo ja nie ruszam się stąd, póki ten portal się nie odpali. Uwaga. On się musi odpalić. Dobra, coś, Bóg Minecraftu przestał nad nami czuwać, ale spokojnie. Ja to naprawię. To musi zadziałać, to musi. Nie wierzę w to, że nie. Tak. Tu rozwalmy jeszcze to. Okej, i dajmy tak. No i teraz już musi się to zapalić, no musi. Nie wierzę w to, że nie. Ale zróbmy jeszcze tak, żeby na pewno się podpaliło to drewno. No proszę.
Bogu, Minecraftuj się. Proszę odpalić mi portal, bo ja potrzebuję go. Dobra, widzowie, czekam tu już bardzo długo, nie wiem dlaczego to się nie chce zapalić, ale trudno. Ja po prostu nie będę tu przy tym czekał, ja to tu zostawiam. Mam nadzieję, że to się po prostu samo zacznie palić, bo wiem, że to na pewno może się tak zapalić, bo już ostatnio byłem świadkiem tego, jak tak się zapalił portal. No ale trudno, może po prostu trzeba dać temu czas. Dobra, ja lecę w takim razie dalej. My mamy wszystko, co potrzebujemy chyba w miarę. Nie mamy marchewek, a czy tu jest jakieś pole uprawne? Czekajcie. Czy tu jest pole uprawne? No nie widzę tu pola uprawnego. To jest wioska bez pola uprawnego? Serio? Takiego pecha mieliśmy? Dobra, polećmy może w tamtą stronę gdzieś, może tu coś będzie jeszcze, jakaś wioska inna. I, o, dobra, nie wierzę, to jest kolejny portal, No i znowu lawa, no przecież to jest niesamowite. Dobra, może ja coś tam robię źle, może tutaj zrobię portal, przygotujemy ten pod w ogóle. Może tu będzie... Dobra, jest zapalara w ogóle, co się wyprawia? Mamy w ogóle złote marchewki! Złote marchewki! Co jest grane? Co to jest za fart? Kto czuwa nade mną w tym Minecrafcie? Niesamowite, dobra. I teraz patrzcie, ja tam wracam, a tam się okaże, że to już się odpaliło. Jestem przekonany, że ten portal się sam już odpalił w momencie, gdy ja to znalazłem. Jestem pewien, jak niczego innego. Uwaga, czy tam już portal się, tak powiem, świeci, czy on już funkcjonuje? No nie funkcjonuje, ale spokojnie, zaraz będzie funkcjonował, nie przejmujcie się. A, wiem, czekajcie, a może ja to... Nie no, chyba to dobrze robiłem. Bo to się powinno zapalić wtedy tu, o. To jakby to się zapaliło, to by się... No dobra, nieważne. Trudno, w każdym razie działa, ja zabiorę sobie tą lawę, bo ona mi się przyda na pewno. Ale musimy jeszcze znaleźć... Tak, czekajcie, mamy marchewki, ale nie mamy marchewek pod rozrośnięcie. A my potrzebujemy dużo marchewek, żeby to jeszcze rozrosnąć. Złota mamy już full, naprawdę. Złota to my już mamy ogromną ilość. Patrzcie, mamy 30 złota, przecież my już z tego zrobimy tyle tych marchewek, że to jest szok. Ale potrzebujemy jeszcze marchewkę. Więc proszę, Bogu Minecraftuj, w ogóle tu ile slawy w ogóle, to jest niesamowite, to jest w ogóle za miejsce jakieś mega dobre. Bogu Minecraftuj się, proszę daj nam jeszcze jedną wioskę, w której będą marchewki. Proszę. To jest ostatnie, czego tak naprawdę potrzebujemy, no bo później to już w Netherze się dzieje akcja. To z tego miejsca to jest, dobra, to jest niesłychane, to jest niesamowite, że my tutaj dostajemy kolejną wioskę. Teraz uwaga, patrzcie, ja jeszcze podlatuję i będą marchewki, patrzcie, o jest, jestem i będą marchewki. Które z tego to są marchewki, jestem pewien, uwaga, o, no dobra, spadłem sobie na dół. Takiego planu nie było, ale spokojnie, bo już mamy marchewki, uwaga, tu są, tu jest zwykłe ten, dobra, a tu, no są marchewki, no i elegancko. Dobra, no i super, no i mamy marchewki. No i to jest to, widzowie, 13 marchewek pod rozrośnięcie. Nie wiem, dlaczego mnie goni tutaj ten zombie, on jest nieważny. Weźmy sobie to, bo to nam się może przydać. Dobra, suń się, bo ci zaraz naprawdę, bo ci zrobię krzywdę, nie? Uwaga, jesteś gotowy? Pum. Klękaj. Uwaga, o kurczę, przeżył to. O kurczę. Dobra. Uwaga. No, giń. Dobra, pierwszy raz tak użyłem dużo razy tej broni, ale dobra. Trudno. Dobra, uwaga, lecimy. Czekajcie, mamy wszystko. O, co są jeszcze te? Dobra, czy tu będą jeszcze te stoliki do robienia więcej potek? Bo może to jeszcze będzie. Tutaj też, aczkolwiek wydaje mi się, że aż takie oferta nie będziemy mieli, ale mamy dużo tych kociołów, bo ich chciałem trochę i patrzcie, ile mi ich dało, to jest niesamowite, jak dużo ich mamy. Dobra, mamy ich 8, no to jest w zupełności wystarczająco i z tego zrobimy sobie taką, nie no, ja w ogóle nie wiem, to jest coś niesamowitego, co, jak my tutaj mamy się dobrze. Teraz tak, gdzie my jesteśmy i czy coś tutaj jest jeszcze, co by mi się mogło przydać? Chyba nie, jedyne co to jeszcze pająki, jak zobaczę pająka, muszę się z nim bić, bo pająki nam są potrzebne, z nich potrzebujemy, tak jak powiedziałem, potrzebujemy te oczy pająka sfermentowane, czyli będziemy potrzebować jeszcze cukier, żeby zrobić chyba sfermentowane te, czyli potrzebujemy trzciny, czyli uwaga, Bogu Minecraftusie, potrzebujemy trzciny, czy mógłbyś nam dać trzcinę? Trzcina jest nam mega potrzebna, uwaga, dziękuję ci, Bogu Minecraftusie, dziękujemy ci za twoją hojność w Minecrafcie. Uwaga, bierzemy to. No po prostu trzcina jakby czekała, jakby ją ktoś tu zasadził specjalnie dla mnie, no to jest niesamowite. Dobra, bierzemy to i lecimy w tamtą stronę. Tam jest kolejna trzcina, patrz, już ją widzę z daleka. I tam też, ja to jest niesamowite, żebym... Dobra, biorę to wszystko, bo my będziemy... No tam jest też jest znowu trzcina, tam też jest trzcina. Co tu się wyprawia? Przecież to jest jakieś miejsce, w którym są same dobre rzeczy. Ja mam jakiegoś farta niesamowitego. Dobra, no wszystko mi mówi, że mnie coś, że mnie ktoś pokochał, kurczę, nie? I w tym Minecrafcie ewidentnie. Dobra, ten creeper jeszcze nie wybuchnie sobie. Ja zbiorę całą tą trzcinę, bo mi się przyda... O, mamy 5 tych tylko. Nie jest dobrze. Tam się coś świeciło po prawej stronie. Dobra, mam tej trzciny już sporo. Jeszcze zabierzemy tą. Albo dobra, ja tu wrócę, bo ja nie mam dużo
fajerwerek, a muszę wrócić na chatę jeszcze. Więc lecimy tu. Muszę wylecieć jak najwyżej. Uwaga, teraz musimy szybować, teraz musimy szybować. Uwaga. Robimy akcja szybowanie. Musimy dolecieć do domu. Czy my dolecimy do domu szybując sobie w ten sposób? Mam wrażenie, że nie, że to jest troszkę daleko. Ale spróbujmy. Jeżeli uda mi się tak dolecieć na tej jednej fajerwerce, to nie wiem, to Bogu Minecraftu się dzięki ci. Dzięki ci za szerokie skrzydła. Dobra, i teraz uwaga. To jest chyba tamto miejsce, nie? Dobra, uwaga, musimy... Pum! Do góry. Dobra, nie dolecimy, jestem pewien. Nie ma szans, jesteśmy niżej niż... Ale dobra, dobra, damy radę. Muszę po prostu jak najwyżej dolecieć, no. Że tak powiem, magiczne rzeczy się nie dzieją. Ja tam użyłem sobie dwa razy fajerwerki. I to był minus, ale dobra. Bo ta fajerwerka, ta druga nie zadziałała tak jak powinna. Ale patrzcie, wylądujemy sobie tutaj i na spokojnie sobie wyjdziemy wyżej. No i to jest elegancko, jesteśmy prawie że na chacie. Dobra, mamy wszystko, co jest nam potrzebne, tak mi się wydaje. Jedyne co, to jeszcze potrzebujemy pająków. Ale właśnie pytanie, gdzie pająki najlepiej? Najlepiej byłoby znaleźć jakiś spawner, więc Bogu Minecraftusie, może jakiś spawner. Słyszałem pająka. To jest niesamowite. Dobra, to nie jest nie spawner niestety. Czekajcie, tu mam looting. Dobra, elegancko, daj mi oczy, super. Dał mi dwa, okej, elegancko. Dobra, to cel na dzisiejszy odcinek? A, nie, bo nie zdobędziemy, nie mamy pałek Blaze'a. To już musimy zdobyć beden z Netherze. Dobra, czyli to już po prostu nie dzisiaj, bo dzisiaj już za dużo sukcesów. Nie możemy z tego korzystać wszystkiego jednego dnia, bo Bóg Minecraftu się obrazi na nas. Więc ja lecę spać, widzowie, ale mamy przygotowane wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby zrobić potki na niewidzialność. Więc widzimy się na kolejnym odcinku już jutro i mam nadzieję, że zdobędziemy tyle potek na niewidzialność, że będziemy mogli wrócić na palionowo i ukrywać się przed tatą hejtera.